serdecznie w kolejnym filmie. I dzisiaj to będzie podsumowanie kosmetyczne minionego roku, ale pod względem makijażowym. Słuchajcie, muszę przyznać, że jeśli chodzi o makijaż, to naprawdę w tym minionym roku dużo się u mnie działo. Jak nigdy wcześniej, powiedziałabym, nigdy wcześniej jeszcze nie kupowałam tyle kosmetyków do makijażu, tyle nowości nie testowałam i to takich, powiedziałabym, z tych wyższych półek. Coś tam się u mnie zmieniło. Przekonałam się po prostu do tego, że te droższe marki jednak są lepsze, jeśli chodzi o jakość. Nie mówię, że to jest reguła, nie mówię, że zawsze, ale po prostu jakoś rozsmakowałam się w tych lepszych takich kosmetykach do makijażu i rzeczywiście w tym roku bardzo dużo się u mnie tych nowości pojawiło, szczególnie jeśli chodzi o palety do makijażu oczu. Ale nie tylko. Słuchajcie, opowiem Wam o kosmetykach, nie tylko o ulubieńcach, dlatego że wiele tych ulubieńców, które mam, to nie są odkrycia minionego roku. Mówię tutaj na przykład o tym korektorze ze Skin Food, czy nie wiem, o tuszu do rzęs z L'Oreal. To są takie rzeczy, które ja używam już od dawna i które nadal są moimi nowościami. W tym filmiku dzisiejszym skupię się tylko na tych rzeczach, które rzeczywiście pojawiły się u mnie w zeszłym roku, jako w sensie nowości. Jeśli chodzi o stricte podkłady do twarzy, to tutaj żadnych takich nowości nie odkryłam. Wciąż bardzo lubię i używam tych kremów BB z Dr. G. No a to, co się tam u mnie pojawiało, jakieś inne kremy BB czy podkłady, to nie są tacy ulubieńcy, o których warto by było tutaj wspominać. Natomiast kosmetykiem, o którym rzeczywiście muszę wspomnieć, to jest ten podkład mineralny z firmy Gosh. Słuchajcie, to jest odkrycie lata. Używałam ten podkład naprawdę przez praktycznie całe lato, nie wiem, przez 3-4 miesiące i było to dla mnie odkrycie, dlatego że to jest podkład mineralny, który daje niesamowite krycie, bardzo ładne, naturalne wykończenie, świetnie się sprawdzał latem. Nie mówię, że jest to coś, co utrzymuje się na naszej twarzy przez cały dzień, ale jak gdyby ściera się z tej twarzy w bardzo ładny, równomierny sposób. Nawet powiedziałabym, że z biegiem dnia wygląda coraz lepiej. Tuż po nałożeniu mamy wrażenie takiej pudrowości na twarzy. Jest on jak gdyby mocno widoczny, natomiast już po pół godzinie, po godzinie, a potem z biegiem czasu on wygląda na twarzy coraz lepiej. Tak jak gdyby ten puder, ten podkład mineralny jak gdyby zgrywał się z naszym naturalnym sebum, w jakikolwiek sposób się, nie wiem, rozpuszczał i po prostu wtapiał w tą skórę i rzeczywiście po prostu w ciągu dnia wygląda coraz to lepiej. Także to było rzeczywiście moje odkrycie i jest to kosmetyk, do którego ja będę wracać. Ja wykorzystałam znaczną jego część, także podejrzewam, że w niedługim czasie będę kupować kolejne opakowanie. Chociaż tak jak mówię, jest to coś, po co ja w głównej mierze sięgam po prostu latem i w jakieś tam cieplejsze miesiące. Jeśli chodzi o puder taki do twarzy utrwalający, to jest to mój ulubieniec z drugiej części roku, bo jest to kosmetyk, który ja przywiozłam sobie z Polski i mam tutaj na myśli Vibo Rice Powder. Bardzo fajnie mi się sprawdza ten puder, on bardzo ładnie jak gdyby utrzymuje makijaż w ryzach, ale nie nazwałabym go pudrem matującym. On ma moim zdaniem takie fajne właściwości, które delikatnie przykrywają rozszerzone pory. Jest rzeczywiście transparentny, on w żaden sposób nie zmienia koloru i bardzo ładnie na tej skórze wygląda, daje takie po prostu naturalne wykończenie. Nie jest to płaski mat, nie jest to jakieś tam szczególne rozświetlenie, po prostu wygląd naturalnej skóry, także ten puder bardzo mi przypadł do gustu. Wcześniej ja używałam i nadal zresztą używam ten ze Skin Food, to jest ten Multi Finish Powder, ten Peach Cotton, ale to jest bardzo duże opakowanie, także to jest puder, który ja będę jeszcze długo, długo używać, natomiast ten wydaje mi się jest taki delikatniejszy, tamten ze Skin Food jest taki bardziej wysuszający, bardziej matujący. Natomiast ten moim zdaniem, przynajmniej na mojej skórze, wygląda bardziej naturalnie i tak bardziej delikatnie. Dalej, jeśli chodzi o makijaż twarzy, to w tym roku moim odkryciem są na pewno te wszystkie kropelki rozświetlające. Znaczy te wszystkie. Mam dwie, ale na pewno będę mieć więcej. Po prostu dostrzegłam różnicę, jaką dają one na skórze. Zaczęło się to wszystko znowu od firmy Gosh, te Lumi Drops, a następnie zakupiłam w TK Maxie te z firmy Algenist. One są różne, to nie są takie same kosmetyki. Ten z firmy Gosh ma zdecydowanie inny kolor, bo on jest taki bardziej szampański, natomiast ten z Algenist jest taki bardziej różowy i też jest jak gdyby mocniejszy, to rozświetlenie daje mocniejsze, takie bardziej, powiedziałabym, holograficzne, natomiast ten z Gosha jest taki bardziej delikatny, bardziej bym powiedziała naturalny, natomiast jeden i drugi bardzo lubię i po prostu no nie mogę się od tego odczepić. Używam tego praktycznie codziennie, dodaję go do podkładu,
produktów, do kremów BB. Jeżeli mam zamiar użyć podkładu mineralnego, to wówczas go dodaję do jakiejś bazy, czy nie wiem, nawet do kremu z filtrem. Po prostu bardzo mi się podoba ten glow, jaki to zostawia na skórze i jest to taki glow innego rodzaju, nie takie błyszczenie spoconej skóry, tylko właśnie taki blask. No bardzo mi się ten efekt podoba, szczególnie na mojej suchej i dojrzałej już skórze. Taki element rozświetlenia naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, także dla mnie ogólnie tego typu kropelki to są rozświetlające. To jest na pewno odkrycie tego roku i myślę, że będę testowanie może innych firm i tak dalej kontynuować, bo naprawdę, tak jak mówię, kosmetyk u mnie sprawdził się rewelacyjnie. W kwestii korektorów tutaj żadnych nowości też nie mam, nadal używam tego ze Skin Food i tego z Maybelline. To są dwa korektory, które u mnie się po prostu najlepiej sprawdzają i powiem Wam szczerze, że nie mam po prostu ochoty na testowanie niczego nowego, bo te korektory nie dość, że są tanie, to one naprawdę spełniają wszystkie moje oczekiwania, także tutaj żadne nowości się nie pojawiły. Natomiast dalej, jeśli chodzi o już cały makijaż twarzy, czyli bronzery i róże, to moim najbardziej ulubionym bronzerem jest ten z firmy Tarte. To jest Park Ave Princess. Ja mam tutaj miniaturkę, mam go gdzieś chyba z pierwszej połowy roku, tak mi się wydaje. No tak jak mówię, to jest miniaturka, ale zobaczcie, ile ja go już zużyłam, także ja go już tutaj zaczynam dymkować. Bronzer podoba mi się dlatego, że on wygląda na mojej twarzy bardzo naturalnie. Ma bardzo fajny kolor, taki dla mnie odpowiedni. Chodzi mi o to, że ja często mam taki problem z bronzerami, że one na mojej skórze wyglądają dość pomarańczowo. I zarówno ten na przykład z Bahama Mama, z The Balm, jak i na przykład Hoola, mam wrażenie, że kiedy je nakładam, one w opakowaniu wyglądają bardzo ładnie, u wszystkich się sprawdzają bardzo fajnie, a na mojej twarzy mam wrażenie, że wyglądają dość pomarańczowo. Ja oczywiście nadal tam tych bronzerów używam, natomiast chyba lepiej sprawdzają się u mnie latem, może wtedy ten odcień jest bardziej, nie wiem, odpowiedni dla mojego wtedy karnacji skóry. Natomiast ten Tarte, tak jak wygląda na opakowaniu, tak on wygląda na twarzy. Jest to po prostu taki brąz, on nie jest żaden tam chłodny, ale też nie wpada w żadne pomarańczowe tony. Po prostu idealnie zgrywa się z kolorem mojej skóry i jest odpowiedni przez cały rok, bo dobrze się sprawdzał zarówno latem, jak i teraz zimą. I mało tego, bardzo mi się podoba też konsystencja tego bronzera, bo to jest kosmetyk matowy, on tam nie ma żadnych tam drobinek ani nic, ale mimo wszystko on na skórze nie daje jakiegoś takiego płaskiego matu, tylko właśnie wygląda bardzo naturalnie, także ten bronzer bardzo mi się podoba i jeżeli kiedy już zużyję tą miniaturkę, to bardzo możliwe, że skuszę się na pełnowymiarowe opakowanie, bo tak jak mówię, to jest kosmetyk, po który zresztą widać po zużyciu, sięgam po prostu najczęściej. Druga rzecz to jest również Tarte. I to jest ten Hampton Weekender, to jest ta taka trójeczka. Bardzo mi się podoba to jako całość, nie tylko jako bronzer, ale w ogóle i róż, i rozświetlacz. W środku ma lusterko, no i w środku mamy trzy kosmetyki, tak jak mówię, bronzer, róż i rozświetlacz. Ten rozświetlacz z tej całej trójki podoba mi się najmniej, chociaż jak widać i tak to zużycie jest dosyć konkretne. Ten rozświetlacz podoba mi się najmniej, bo mam wrażenie, że on jest taki troszkę zbyt chłodny, chociaż tu w opakowaniu wygląda na taki ładny szampański, jednak na mojej twarzy robi się jakiś taki bardziej chłodny, nie wiem. Ale róż i ten bronzer są po prostu rewelacyjne. Wszystko oczywiście ładnie pachnie, bo tamten Tarte, ten z Princess Ave w ogóle nie pachnie, a to pachnie po prostu jakąś taką waniliową czekoladą. Ogólnie bardzo mi się ta trójeczka podoba, co prawda te kosmetyki tutaj są małe, także jest to bardziej taki kosmetyk podróżny, chociaż nie tylko. Ja też już tutaj sporo tego zużyłam i bardzo fajnie mi się to sprawdza. Również widzę, że są to kosmetyki trwałe, one się bardzo ładnie na skórze rozprowadzają, nie zostawiają żadnych plam, nie są jakoś tam, nie wiem, zbyt mocno napigmentowane, ale mimo wszystko są widoczne, także naprawdę świetne. I ta właśnie trójeczka Tarte również, dopóki nie miałam tej miniaturki Tarte, tego Prince Ave, to ten męczyłam po prostu najbardziej, bo tak jak mówię, najbardziej mi przypadły do gustu i pod względem koloru, i pod względem jakości. No i jeszcze jedna rzecz, to jest ta Zoeva Basic Moments. To jest też trójeczka i tutaj również wszystkie trzy kosmetyki bardzo mi się podobają, zarówno bronzer, róż, jak rozświetlacz. Widać, że są dosyć zmaltretowane. No niestety te papierowe opakowania mają to do siebie, że one się brudzą i tego po prostu już później wyczyścić się nie da, także tak to wygląda, jak wygląda. To jest z kolei mój ulubieniec na taki
takie typowe albo właśnie wiosnę, albo środek zimy. Ze względu na ten róż, który jest taki bardzo, bym powiedziała, chłodny, on daje taki efekt zmrożonego policzka, bardzo mi się podoba. Rozświetlacz jest taki typowo złoty, ale nie jest to coś takiego bardzo nienaturalnego, czy nie wiem, tandetnego. Bardzo mi się to złoto podoba, no i tak samo ten bronzer, również on bardzo ładnie, kolorystycznie zgrywa się z moją karnacją, nie wpada w żadne tam pomarańczowe tony, ani nic, także tutaj również tą trójeczkę mogę polecić i ona przynajmniej u mnie się sprawdziła najlepiej i to jest też rzecz, po którą po prostu sięgam najczęściej. Skoro już z bronzerów płynnie przechodzę do róży, to tutaj znowu mam swoich ulubieńców i są to zdecydowanie róże z firmy The Balm. Mam na myśli zarówno te kremowe, jak i te pudrowe. Jeśli chodzi o te kremowe, to jest tutaj produkt też, który zresztą wszystkie te produkty mam z TK Maxa. How About Them Apples, to są róże kremowe. Cała taka paletka, byłam bardzo zadowolona, że znalazłam duże lusterko, że znalazłam to w TK Maxie. Mamy tutaj 6 kolorów tych róży. To są produkty, które mogą się nadawać również do ust, natomiast one na ustach nie wyglądają zbyt dobrze, natomiast na policzkach wyglądają przepięknie. Rzeczywiście kremowe róże to jest coś, na co warto się skusić, jeżeli macie właśnie skóry takie suche, dojrzałe, które, czy też może nawet, nie wiem, przy rozszerzonych porach się lepiej sprawdzą, bo jednak one nie będą rozszerzonych porów moim zdaniem wyolbrzymiać, tak jak na przykład potrafią to zrobić pudrowe kosmetyki. Także kremowe róże to jest naprawdę coś, co wygląda bardzo ładnie na skórze, wygląda bardzo naturalnie, dodaje takiego blasku, no nie wiem, jest to coś zupełnie innego niż produkty pudrowe. Niestety aplikacja ich moim zdaniem zajmuje trochę więcej czasu. Może jest to kwestia wprawy, nie wiem, ale ja zdecydowanie po te róże sięgam rzadziej, dlatego że u mnie to po prostu więcej czasu mi zajmuje ich aplikacja. Gdyby nie to, to podejrzewam, że aplikowałabym je codziennie, bo bardzo mi się podoba ten efekt na skórze. Ale tak jak mówię, naprawdę warte grzechu, czy te konkretnie, ja innych wcześniej, wydaje mi się, że nie próbowałam, także te są moimi pierwszymi w ogóle różami kremowymi. Na razie nie zamierzam kupować nic więcej, dlatego że jest tutaj ich aż 6 i nie czuję potrzeby mieć po prostu więcej tego typu kosmetyków, szczególnie, że jako produkt kremowy też nie wiem, jak długo on będzie przydatny do użycia, ale tak jak mówię, na pewno jest to rzecz, którą ja w tym roku odkryłam i bardzo przyjemnie mi się tego używało. No i dwa kolejne róże to są też z firmy The Balm i to są z tej serii InStay. To są róże, które mają mieć ekstra przedłużoną trwałość i ja się z tym zgodzę. One rzeczywiście są bardziej trwałe niż jakiegokolwiek innego rodzaju inne róże. Jeżeli chcecie, żeby Wasz makijaż wyglądał dobrze przez naprawdę cały dzień, bo czasami się mówi, że makijaż ma dobrze wyglądać przez 8 godzin, no dla mnie 8 godzin to jest zbyt mało. Dlatego, że ja nie dość, że pracuję 11, to jeszcze zajmuje mi czas dojazd i już nieważne powrót, ale dojazd. Także ja chcę, żeby mój makijaż dobrze wyglądał przez te 12 lub 13 nawet godzin. I te róże rzeczywiście przez tak długi czas się fajnie sprawdzają. Ja mam dwa kolory i trzeci jest w tej paletce. Paletce, gdzie ona tutaj jest? Z tej paletce In The Balm Of Your Hand. Tutaj jest trzeci kolor, natomiast te, które mam pojedyncze, to jest kolor Fall, nie, Toil i Lace. Słuchajcie, one w opakowaniu, w ogóle przepiękne są te opakowania, muszę się przyznać. Mają też małe lustereczko. One w opakowaniu, wyciągnę też i drugi, wyglądają na takie bardzo intensywne i rzeczywiście mogą odstraszyć, bo ja kiedy je zobaczyłam w TK Maxie, to zastanawiałam się, czy ja w ogóle będę takich kolorów używać. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeden jest taki wściekło różowy, a drugi jest taki taka rdzawy, taki, nie wiem, w kamerze to wygląda na taki jakiś rdzawa cegła, ale to jest bardziej taki ciemny koral, ale jeden i drugi kolor jest bardzo intensywny i gdyby nie to, że one w TK Maxie naprawdę kosztowały grosze, to podejrzewam, że nie zdecydowałabym się na ich zakup, bo wydawałoby mi się, że stracę po prostu niepotrzebnie pieniądze i nie będę tego używać. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten kolor w opakowaniu odstrasza, ale na policzku wygląda bardzo ładnie. To są rzeczy naprawdę napigmentowane, ale one się tak bardzo mocno nie nabierają na pędzel, także możemy rzeczywiście intensywność tego koloru bardzo łatwo kontrolować i nałożone naprawdę jakąś taką niewielką, sensowną ilością na policzek dają przepiękny efekt. Te kolory są takie bardzo twarzowe, te róże nie są bardzo pudrowe, one nie zostawiają właśnie takiej pudrowej warstwy na tym policzku, wyglądają naturalnie, wyglądają tak ładnie, się zgrywają ze skórą, naprawdę bardzo fajne róże, także jeżeli spotkam gdzieś jeszcze kolejne kolory
tutaj w tej paletce In the Balm of Your Head, In the Balm of Your Hand, jest jeszcze Honstanton, czy jakoś tak, to jest też taki, ten jest chyba najbardziej spokojny, bo to jest taki po prostu brudny róż. Także gdybym spotkała nawet ten sam kolor, ale w takiej wersji pojedynczej, to pewnie też bym kupiła. Mam nadzieję, że one się jeszcze w TK Maxie pojawią, ale te róże rzeczywiście mogę Wam polecić, o ile inne róże z The Balm również bardzo mi się podobają, bo mam tutaj w tej paletce właśnie In the Balm of Your Hand. Jeszcze tutaj są róże Down Boy i Frat Boy, to są te już ich klasyczne róże, bardzo ładne mają kolory i one też bardzo ładnie na policzku wyglądają i też są godne polecenia, ale te są rzeczywiście no, pod pewnymi względami wyjątkowe, także z zakupu tych róży chyba cieszę się najbardziej w zeszłym roku. Dalej, jeśli chodzi o rozświetlacze, to muszę powiedzieć, że najczęściej używam tych właśnie z tych potrójnych paletek, zarówno z tej Zoewy, czy z tego Start, nie wiem czemu zawsze mówię Tarte, czy nawet z Merylu, z tej małej paletki, chociaż nie mogę powiedzieć, żeby Merylu mi jakoś szczególnie zbiła z nóg. Nie wiem, może, nie wiem, słyszałam, że te rzeczy w tych miniaturkach, zarówno czy to chodzi o The Balm, czy na przykład o Benefit, że one mają jednak inną jakość niż te pełnowymiarowe opakowanie. Nie wiem, dajcie znać, bo mówię, ta Merylu z tej miniaturki jakoś nie zwaliła mnie z nóg i ona wcale nie da jakiejś tam tafli, Bóg wie jakiej, rozświetlającej, także nie wiem, może ta miniaturka jest inna niż te pełnowymiarowe opakowania. Trudno jest mi powiedzieć. Dajcie znać, jeżeli macie porównanie, to dajcie proszę znać. Także tak jak mówię, rozświetlacze najwięcej korzystałam z tych paletek, z tych właśnie trójek, ale z takich rozświetlaczy, które w tym roku zakupiłam i które bardzo lubię, to jest ten też Start. To jest w tym przepięknym opakowaniu i to była chyba edycja limitowana Goddess Glow. To jest pełnowymiarowe opakowanie z lusterkiem, on ma taki przepiękny tutaj taką fakturę. Słuchajcie, natomiast jest to rozświetlacz, który ja używam tylko i wyłącznie latem, dlatego że jest to taki rozświetlacz, który ma w sobie drobinki po prostu, czego ja raczej na kamerze nie będę Wam w stanie pokazać. Natomiast te drobinki są takie widoczne na twarzy i one się tak troszeczkę jakby rozsypują. I mi się ten efekt bardzo podoba latem. Wcale nie uważam, żeby to było jakieś tam tandetne. Natomiast teraz wyglądałoby to trochę dziwnie moim zdaniem. Także dla mnie to jest rozświetlacz taki dobry na lato. Natomiast w pozostałe miesiące to najczęściej sięgam po ten z Makeup Revolution, ale to nie jest odkrycie tego roku. Ja ten rozświetlacz mam już dużo dłużej. To jest ten rozświetlacz z Makeup Revolution Pro Illuminate, olbrzymie opakowanie. I to jest naprawdę coś, czego ja bym się właśnie spodziewała po Merylu, bo to daje ogromny, przeogromny blask, no ale miałam Wam nie pokazać kosmetyków starych. Pokażę Wam, jak on wygląda na dłoni. Tak to mniej więcej wygląda. Widać tutaj, prawda? No jest to błysk taki, powiedziałabym, konkretny i tego właśnie się spodziewałam po Merylu, natomiast tego w Merylu nie znajduję, także tak jak mówię, nie wiem, może te miniaturki są inne. Ale takim właśnie rozświetlaczem ulubionym na lato to był ten Start, a w pozostałe miesiące to najlepiej tą Zoewę albo z tej trójeczki Start również, najczęściej właśnie po tamte sięgałam. No i mam jeszcze taki produkt pośredni pomiędzy różem a rozświetlaczem, produkt, który odkryłam zaledwie 2 miesiące temu, no ale rok ma 12 miesięcy i w każdym miesiącu mogłam coś odkryć, a że odkryłam dopiero pod koniec roku, to już inna sprawa. Słuchajcie, chodzi mi o róż z Milani, to jest ten Baked Blush. Słuchajcie, od kiedy mam ten róż, to praktycznie używam go codziennie. Zawsze tak komponuję swój makijaż, żeby móc ten róż gdzieś tam użyć. No jest po prostu przepiękny. Ja mam go w kolorze Rosa Romantica, numer 13. I to jest kolor takiego po prostu brudnego różu. Jest to kolor, który daje naprawdę dosyć solidne, bym powiedziała, rozświetlenie. Bardziej widoczne, bardziej intensywne niż... Mam nadzieję, że to będzie widać. Bardziej intensywne niż na przykład koralista. Oczywiście kolor jest różny, ale chodzi mi o stopień rozświetlenia. Koralista daje taki bardziej subtelny blask, a tutaj jest takie bardziej rozświetlenie, już bardziej podchodzące właśnie pod rozświetlacz. Natomiast tak czy inaczej wygląda to przepięknie na policzku. Albo nakładam sam bronzer i potem już tylko ten róż, już bez dodatkowego różu, bez dodatkowego rozświetlacza. Albo nakładam delikatną warstwę rozświetlacza,
przepraszam, różu w jakimś podobnym kolorze i na to stosuję właśnie ten z Milani. No i bardzo mi się podoba ten efekt, taki, to rozświetlanie jest dosyć mocne, ale ono wciąż jest takie, moim zdaniem, odpowiednie na co dzień. No wygląda obłędnie, no po prostu przepięknie i ja jestem pewna, że zakupię jeszcze jakiś jeden, może czy dwa kolory tych róży i na pewno chcę się skusić na bronzer z Milani, bo tak mi się wydaje, że to naprawdę są kosmetyki godne uwagi. Jeśli chodzi o brwi, to tutaj też The Balm, wydawałoby się, że jest to jakaś firma roku i poniekąd chyba tak jest. The Balm Brow Pow. Używam go codziennie i praktycznie nie używam nic innego do brwi. Ja mam go w odcieniu blond. Jest to taki, powiedziałabym, dosyć jasny brąz. Jeżeli macie ciemniejsze włosy, ciemniejszą karnację, to na pewno ten ciemniejszy kolor bym Wam polecała. Ten jest chyba najjaśniejszy. Malutkie opakowanie, to jest po prostu nic innego jak cień do brwi. Bardzo fajnie mi się to sprawdza. Moim zdaniem wygląda to bardzo naturalnie. Ja jakiegoś czasu używałam tylko i wyłącznie pomady do brwi. I teraz sobie oglądałam moje stare... Znaczy oglądałam jakieś tam jeden czy dwa stare filmiki, gdzie mam właśnie brwi pomalowane pomadą i teraz dopiero widzę, że te brwi były takie bardzo mocno przerysowane i teraz mi się to już nie podoba. Także teraz bardzo mi się podoba ten efekt, który ja właśnie uzyskuję takim cieniem do brwi. Wydaje mi się, że to wygląda dużo naturalniej, też jakąś taką mam większą kontrolę nad tym. Również ten cień może być tak jakby stopniowany, oczywiście jeżeli go nałożymy trochę, to ten kolor będzie jaśniejszy. Możemy go dołożyć, żeby troszeczkę to zintensyfikować, dlatego fajnie jest, bo można sobie tutaj z przodu zrobić trochę jaśniej, a tutaj z boku brwi trochę ciemniej. U mnie się to sprawdza najlepiej. Nie sprawdzają się do końca u mnie kredki, dlatego że ja brwi praktycznie w ogóle nie mam, mam je gdzieś tam tylko do połowy, mam włosków bardzo mało, są bardzo rzadkie i ja praktycznie całe brwi muszę sobie jak gdyby na nowo namalować i kiedy używam kredki, to po prostu to wygląda bardzo sztucznie i przerysowanie i podobnie się rzecz ma z pomadą, także najlepiej mi się sprawdzają po prostu tego rodzaju cienie i ten z The Balm, no w tym roku zakupiłam i podejrzewam, że jeszcze co najmniej na 2 lata mi wystarczy, bo takie są po prostu te produkty bardzo wydajne. Jeśli chodzi o pomadki, to tutaj ja nie jestem jakoś szczególnie pomadkową osobą, nie mam tych pomadek wcale tak dużo, jak patrzę, to mam ich tam, nie wiem, może z 10 i to jest właściwie wszystko. Natomiast w tym roku najczęściej używam takich właśnie nudowych. Dzisiaj mam oczywiście inną pomadkę, to tak bardziej do filmu, ale na co dzień używam bardziej takich nude, jakichś takich, bardzo lubię te wszystkie kolory takiego brudnego różu, czy po prostu takiej lekko wpadającej w brzoskwinie. W tym roku na pewno hitem była moja pomadka z Innika. Ja nie wiem, czy ja ją mam na pewno z pudełka Lovelula, ale nie pamiętam, czy to było w tegoroczne pudełko, czy zeszłoroczne. No ale ja w tym roku tą pomadkę po prostu zmęczyłam. To jest kolor Naked Kiss. Zobaczcie, ile ja tej pomadki zużyłam. Już jej tylko tyle zostało. Także moim zdaniem to świadczy chyba samo o sobie, że ją bardzo lubię, bardzo mi się podoba ten kolor, to jest taki właśnie brudny róż z takim lekkim połyskiem, powiedziałabym, metalicznym. Bardzo mi się podoba i wykończenie, i kolor, i konsystencja, bo ona nie jest taka bardzo masełkowata, rozlewająca się, tylko jest jakaś taka bardziej sztywna, nie wiem. Uwielbiam po prostu tą pomadkę i ona mi pasuje do wszystkiego. A druga, którą odkryłam też stosunkowo niedawno, to jest Rimmel. Rimmel? Tak, Rimmel. I to jest numerek 242, kolor nazywa się Fudge Brownie. I to jest właśnie coś takiego, to jest już bardziej taki brąz, ale również delikatnie wpadający we fiolet. I w ogóle jak robię sobie na ręku swatche, to one wyglądają prawie tak samo. Prawie, ta Innika jest bardziej fioletowa, a ten Rimmel jest taki bardziej brązowy, ale one mają bardzo podobne wykończenie, też takie troszeczkę jakby metaliczne, ale też muszę powiedzieć, że te pomadki, zarówno jedna jak i druga, są po prostu bardzo trwałe. Oczywiście to są pomadki w sztywcie, więc one nie przetrwają, nie wiem, burzy z piorunami, ale utrzymują się bardzo długo, nawet po jakimś tam delikatnym posiłku, wciąż ten kolor pozostaje. Pomadka jest jak gdyby zjedzona, a kolor pozostaje, także te w tym roku chyba nie wiem, przynajmniej ostatnio, nie pamiętam po co sięgałam wcześniej, tutaj mam inne, które też lubię, no tą ze Stili cały czas pomadkę jakąś tam, tutaj mam Belle, ale to są już takie starsze pomadki, a te są takie najnowsze i potem, tak jak mówię, sięgam najczęściej, zresztą to widać już też po zużyciu. I
Specjalnie tak dookoła trochę pojechałam, żeby na koniec zostawić oczy. Słuchajcie, no nie da się ukryć i to już chyba trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że palety do makijażu oczu stały się poniekąd chyba jakąś tam moją obsesją, bo ja po prostu w tym roku ich kupiłam dużo, bardzo dużo, bym powiedziała nawet jak na przeciętną osobę, bo nie traktuję siebie tu, broń Boże, jako jakaś tam wielka youtuberka, tylko traktuję siebie jak taką przeciętną osobę, która po prostu na co dzień wykonuje makijaż i bardzo się nim cieszy. Więc tych palet zakupiłam naprawdę sporo. Wydaje mi się, że praktycznie co miesiąc miałam nową paletę. A może co drugi miesiąc, nie wiem, ale jest ich tutaj, nazbierało się ich sporo. I no nie wiem, czasami mi się wydaje, że to jest rzeczywiście jakaś tam obsesja, no po prostu lubię, ja makijaż oka bardzo lubię, ja mam taką budowę oka, a nie inną, że u mnie bez cieni po prostu ani róż, u mnie nie wystarczy jakaś tam kreska i tusz do rzęs, dlatego że moje oko po prostu znika, dlatego że jest opadające, ta powieka po prostu jest przykryta i niestety sam tusz do rzęs nie wystarcza, wygląda jakbym była chora albo zmęczona, także dla mnie cienie do powiek to jest taki podstawowy dzienny makijaż. Ja nie mówię, że to musi być skomplikowany makijaż z cieniowaniem, cut crease'ami i tak dalej, ale jakiś taki nawet jeden cień położony i roztarty, to już mi w zupełności wystarczy, jeżeli się bardzo spieszę. Także tak jak mówię, cieni używam praktycznie codziennie, a po prostu rozsmakowałam się w tych paletach, rozsmakowałam się w zabawie kolorami, zrobiłam się taka, mi się wydaje, bardziej odważna, jeśli chodzi o te kolory, bo wcześniej używałam przeważnie brązów i ewentualnie fioletów, a teraz też sięgam po inne kolory, no już teraz to w ogóle te wszystkie czerwienie, te takie te berries i tak dalej, te wszystkie ciepłe makijaże, no szalenie mi się to podoba, także trochę tych palet zakupiłam. Cała ta przygoda z paletami i ten smak na palety, to chyba zaczął się od tej palety Start, Tartelette Toasted. To była pierwsza paleta, jaką ja zakupiłam, droższa i to jest moim zdaniem droga paleta, bo ona kosztuje 40 funtów i chyba gdybym miała ją drugi raz kupić, to bym nie kupiła, bo wydaje mi się, że za te pieniądze można kupić coś większego, dającego więcej możliwości, chociaż na pewno jest to taka moja perełka, bo jakość tych cieni jest po prostu, no dla mnie przechodzi wszelkie pojęcie. Ja wcześniej używałam tylko cieni Make Up Revolution, ewentualnie Maybelline, Bourjois, Rimmel i tak dalej, nigdy nie używałam żadnych cieni takich bardziej wysokopółkowych, dlatego to, tak jak mówię, była moja pierwsza paleta i ja tutaj po prostu zauważyłam ogromną różnicę. Ja nie mówię, że Make Up Revolution jest zły, albo że nie wiem, jakieś tam cienie z Rimmela są złe. Ja po prostu mówię, że widzę olbrzymią różnicę, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o nakładanie tych cieni, o to, jak one po prostu wyglądają na oku, w jaki sposób się utrzymują. Ta różnica, nie wiem, czy ona jest warta tej różnicy w cenie, natomiast no jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, no to dlaczego by nie? No jeżeli jest taka możliwość, to myślę, że warto chociaż sobie kupić taką jedną lepszą paletę i wtedy samemu stwierdzić, czy rzeczywiście widzimy różnicę, czy nie. Tak jak mówię, ta paleta Start była taką pierwszą, którą ja kupiłam w zeszłym roku i po prostu ona, nie wiem, jakoś rozbujała moją miłość do lepszych cieni do powiek. Kolory wyglądają w ten sposób. To jest po prostu paleta dla miłośników ciepłych brązów. Tutaj nie ma żadnych szalonych kolorów. One wszystkie są takie bardziej, bym powiedziała, stonowane. Oczywiście mamy tutaj takie bardziej intensywne, pokażę Wam tu swatch. Jakieś takie intensywne, nie wiem, pomarańcz tu jest i ten, to są chyba najbardziej takie intensywne kolory z tej palety, taki właśnie pomarańcz i to taka miedź, natomiast wszystkie inne są takie bardziej stonowane. Dla mnie to jest idealna paleta na jesień i na lato. Na jesień no dlatego, że mamy te kolory tych opadających liści, a na lato dlatego, że tu są przepiękne złota. Po prostu te złota tutaj, no to jest marzenie, to są takie, to jest takie złoto, które po prostu mi się kojarzy właśnie ze słońcem. Tutaj zrobiłam dwa swatche takiego ciemniejszego, jaśniejszego złota. Po prostu te kolory są przepiękne. One skomponowane właśnie z brązem, pięknie podkreślają opaleniznę, a właśnie jesienią ładnie te wszystkie pomarańcze i tak dalej zgrywają się też z naturą. Także jakość tych cieni bezbłędna, ładnie się, tak jak mówię, nakładają, rozcierają, utrzymują się przez cały dzień, ładnie to pachnie, ładnie też wyglądają na dojrzałej powiece, nie w
olbrzymiają zmarszczek. No po prostu świetna jakość moim zdaniem. Także tak jak mówię, paleta Start pierwsza, która rozpoczęła całą tą przygodę. Nie pamiętam już w jakiej kolejności kupowałam te wszystkie palety i nie o to mi w tym wszystkim chodzi. Na pewno nie ze wszystkich jestem tak samo zadowolona. Natomiast no, ze zdecydowanej większości. Nie mam tutaj w tej swojej kolekcji, że tak powiem, jakichś tam konkretnych bubli. Natomiast tak jak patrzę, to nie chcę Wam teraz ich tutaj wszystkich pokazywać, ale chyba te, z których jestem najbardziej zadowolona. No to na pewno ta z The Balm, znowu The Balm Beach. Słuchajcie, to jest paleta po prostu taka, no Nude Beach. No opakowanie znowu jest super. Paleta znowu dla miłośników takich nudowych kolorów. Przy czym te kolory, mimo że są nude, moim zdaniem nie są nudne. Dlatego, że mamy tutaj bardzo ładną brzoskwinię, mamy znowu bardzo ładne złoto. Jest tutaj taki jakiś miedź, taka ciemniejsza. Mamy tutaj te berry takie i matowe, i połyskujące, także jest tutaj taki ciemny fiolet. Naprawdę paleta daje dużo możliwości i te kolory są bardzo twarzowe, one się nadają, rzeczywiście bardzo ładnie wyglądają latem, ale nie tylko. Jeśli szukacie właśnie takiej palety z brązami, ale nie do końca i nie tylko, to myślę, że jest to świetny wybór. Jakość tej palety też nie pozostawia wiele do życzenia. No, jest to na pewno bardzo dobra jakość, tak jak mówię, te cienie też się bardzo ładnie nakładają, ładnie się utrzymują, także to jest też paleta, po którą ja i jak ją kupiłam, zresztą do tej pory bardzo często sięgam. Dalej paleta, z której jestem też niesłychanie zadowolona, to jest ta z Urban Decay. Born to Run. Słuchajcie, paleta również dosyć droga, bo w oryginalnej cenie chyba kosztuje 39 funtów, także jest to dużo, natomiast moim zdaniem paleta jest warta swojej ceny. Tutaj ten przekrój kolorystyczny jest po prostu niesamowity. To jest paleta, która rzeczywiście może Wam zastąpić wiele innych palet. Mamy tutaj przekrój kolorystyczny, praktycznie jeżeli tylko lubicie tego typu kolory. No, mamy tutaj przepiękne złota, mamy brązy, mamy zielenie, jest fiolet, taki cieplejszy, jest chłodniejszy, są miedzie i pomarańcze. No także naprawdę, tak jak mówię, paleta, która może zastąpić co najmniej 3 albo 4 inne palety. I ja też bardzo często po tą paletę sięgam i rzeczywiście jest to paleta moim zdaniem podróżna, chociaż ciężka i nie wiem, czy odważyłabym się ją zabrać w jakąś podróż, bo bałabym się, że mi się zniszczy, ale naprawdę jest to paleta, która daje bardzo dużo możliwości i pomimo, że mamy tutaj duży przekrój kolorystyczny, to jednak te kolory wszystkie są takie bardzo stonowane, to nie są, tutaj nie mamy żadnych tęczy i żadnych takich kolorów, z których możemy sobie zrobić tylko i wyłącznie makijaż instagramowy, tylko po prostu jest to paleta jak najbardziej do codziennego użytku, a jednocześnie dająca naprawdę bardzo dużo możliwości. Także ja uważam, że to był jeden z lepszych zakupów, jeśli chodzi o palety właśnie minionego roku. No i słuchajcie, Colourpop. Ja w tej chwili mam już 3-4 palety, o jednej jeszcze nie wiecie, ale ta była stricte zakupiona właśnie w 2018, także ona była pierwsza i rzeczywiście uważam, że Colourpop no, jest fenomenalny. Ja mam ją tutaj, to jest Yes Please i to jest w tych takich kolorach odjechanych, czerwono-pomarańczowych. Nie podoba mi się opakowanie tej palety, pozostałe, które mam, dwie są już dużo lepsze, natomiast ta biała, no to jest moim zdaniem nieporozumienie, dlatego że, no zobaczcie, nie wiem, czy to w ogóle widać, ona już tutaj z zewnątrz jest brudna, a w środku to już w ogóle, tutaj nawet to jest brudne i nie wiem, to kamera jest łaskawa chyba dla tej palety, bo nie wiem, czy to będzie dokładnie widać, ale ona jest po prostu w środku cała brudna, także biały kolor do takiej kolorowej palety to chyba nie jest dobry pomysł. Natomiast te kolory, no jeżeli tylko lubicie takie dyniowe, pomarańcze, typowo moim zdaniem paleta jesienna. Przepiękne są te kolory, no po prostu tutaj ta czerwień i to wcale nie są takie, chociaż może one tu wyglądają trochę, mogłyby niektórych odstraszać, ale moim zdaniem to wcale nie są takie cienie, takie kolory, których trzeba się bać. Dla mnie jest to paleta, którą ja używam po prostu na co dzień, wcale nie od jakiegoś tam wielkiego wyjścia. Oczywiście makijaż wykonany tą paletą robi wrażenie, jest widoczny, jest intensywny, ale nie jest to nic takiego, wiecie, z czym by nie można
iść do Tesco po prostu. Naprawdę przepiękne są te kolory i również jakość tych cieni. Nie jest to jakość porównywalna na przykład do Tarte, bo tutaj niektóre z tych cieni, szczególnie te ciemne, tutaj mam zawsze problem z tym najciemniejszym brązem, bo on po prostu się gorzej trochę rozciera, trzeba go ostrożnie nakładać, ale ogólnie to naprawdę nie mam im nic do zarzucenia, po prostu jakość jest bardzo dobra i również ceny tych palet, bo te palety kosztują coś w granicach 12 czy 16 dolarów. Także no to jest taka cena praktycznie jak Make Up Revolution moim zdaniem, a jakość jest chyba nieporównywalna, no i te zestawienia kolorystyczne są po prostu przepiękne. Gdyby nie ja, nie problem z dostępnością, to pewnie te palety nie tylko by zawładnęły rynkiem amerykańskim, ale również rynkiem europejskim. Ciekawe, dlaczego zarówno Colourpop, jak i Tarte nie wchodzą na ten rynek tutaj europejski, nie są dostępne w tych naszych tutaj sklepach, bo moim zdaniem na pewno spotkałyby się na pewno z jakimś tam gorącym przyjęciem i ja wiem, że wiele osób nie kupuje tych palet tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcą płacić cła, dostawy i tak dalej. Tak jak mówię, myśmy się też ostatnio z koleżankami zrzuciły i tak jak Wam pokazywałam, zakupiłam tą paletę Good Sport, również już makijaż mam nagrany, także niedługo wrzucę. Zestawienie kolorystyczne jest przepiękne i ta jakość tych cieni też no jest taka sama jak tych poprzednich. Słuchajcie, zakupiłam więcej cieni, więcej oczywiście palet. Praktycznie za każdym razem jak kupuję paletę, to robię o niej filmik, także one wszystkie są u mnie na kanale. Natomiast te po prostu chciałabym wyróżnić, bo z tych jestem jak gdyby najbardziej zadowolona. Mam na myśli właśnie te cztery palety, czyli Tarte, The Balm, Beach, Urban Decay, no i tutaj się schowała ta z Colourpop. Także te cztery palety moim zdaniem taki chyba najlepszy zakup, jeśli chodzi o cienie w tym roku. Słuchajcie, nie wiem, mam taki plan, żeby w tym roku trochę zwolnić z kupowaniem cieni, dlatego że złapałam się na tym, że po prostu mam ich dużo, wszystkie je bardzo lubię i nie mam czasu się nimi nacieszyć, dlatego że zbyt szybko kupuję po prostu nowe palety, także chciałabym w tym roku zwolnić, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie wykonane, bo tak jak mówię, mam już dwie kolejne nowe palety z Colourpop, bardzo mam wielką ochotę dokupić jeszcze jedną czy dwie palety z Juvia's Place, no i marzy mi się też ta paleta z Nabli, chociaż trochę cena jej mnie odstrasza, nie jestem przekonana, czy ona do końca jest warta tej ceny, ale nie wiem. No w każdym razie chciałabym trochę przystopować z tymi cieniami do oczu. Nie wiem, w tym roku chciałabym bardziej zainwestować w takie kosmetyki do twarzy. Tak jak mówię, te kropelki rozświetlające, może jakieś inne rozświetlacze, może jakieś pudry. Marzy mi się ta taka paletka z Becky, gdzie są te dwa pudry i ten taki róż i bronzer tam chyba jest. Nie wiem, czy wiecie, tam to jest coś tam też z Light. Nie wiem, myślałam też o Hourglass, ale te ceny są dla mnie zbyt kosmiczne. Ta Becka jest bardziej dostępna, także nie wiem. Marzą mi się po prostu jakieś takie ładniejsze wykończeniowe, może właśnie tak jak mówię, do twarzy jakieś pudry, jakieś takie rozświetlacze, może jakieś, nie wiem, chciałabym też w tym roku potestować troszeczkę więcej kremów BB. Bo ostatnio mam wrażenie, że za każdym razem jak kupuję jakiś podkład czy cokolwiek do twarzy, to nie jest do końca to, czego szukam. Także póki co najbardziej jestem zadowolona się z Dr. G, ale nic w tej kwestii nowego się u mnie nie pojawia. Nim tak patrzę tutaj na te moje zbiorowisko kosmetyczne i wydaje mi się, że chyba powiedziałam już o wszystkim, o czym warto było powiedzieć. Oczywiście nie są to wszystkie nowości, jakie się pojawiły u mnie w tym roku, ale tylko te, o których uważałam, że warto jest Wam powiedzieć. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim tutaj myślicie, czy również kupujecie dużo kosmetyków do makijażu, czy w ten rok różnił się od tych poprzednich, czy na przykład w tym roku kupiliście ich więcej, czy mniej, czy może jakieś nowe marki odkryliście, no bo dla mnie na pewno odkryciem tego roku, jeśli chodzi o marki makijażowe, to na pewno było Tarte, na pewno The Balm i Colourpop, no i też Urban Decay, no i Milani. No i jeszcze pewnie by więcej tam się uzbierało, gosz. Także trochę tych marek odkryłam i naprawdę bardzo się z tego cieszę. Uważam, że większość zakupów, jakie poczyniłam w tym roku, to były takie zakupy rzeczywiście po prostu trafione w dziesiątkę. Słuchajcie, serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że był Wam tam do czegoś pomocny, albo że przynajmniej spędziliście ze mną miło czas. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to proszę Was o zasubskrybowanie kanału, dlatego że filmy pojawiają się naprawdę
regularnie. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. W opisie znajdziecie wyszczególnione te kosmetyki, o których mówiłam. Jeżeli uda mi się linki znaleźć do tych kosmetyków, to również je zostawię. Także tak jak mówię, dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć! Połóż się! Siad! Jak mówię, paleta Start, pierwsza. Jezus! Wylo!